Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki dosyć inny troszeczkę filmik na temat składania zestawu od podstaw. I powiem wam, że zastanawiam się nad robieniem takich filmików, że coś kupuję, co jest do złożenia i pokazuję wam potem, jak to działa. I dzisiaj będzie właśnie takie urządzonko, które kupiłem w sklepie. Ja się przełączę na Firefoxa, żeby wam pokazać, o co chodzi. Firefox jest, ok. I tu jest taki sklep, znalazłem w necie Arli Electronics i oni mają różne tam takie zestawy, które można sobie samemu poskładać. I ja zamówiłem u nich coś takiego, AR171 podsłuch przewodowy Super UFO. To pójdzie na pierwszy rzut, żeby właśnie sprawdzić, jak to działa, i jak się sprawdzi, to w przyszłości będę kupował jakieś inne rzeczy do składania i pokazywania wam, jak to działa. Jest to wzmacniacz mikrofonowy o bardzo dużym wzmocnieniu. Zresztą ja wam podepnę linka do filmiku, tak że będziecie sobie mogli to wszystko poczytać tutaj. Zakup bez problemu, wysyłka szybka. Nie mam nic w zasadzie do zastrzeżenia, jeżeli chodzi o ten sklep. Oni mają jeszcze tutaj na YouTubie swój kanał, gdzie pokazują filmiki, jak to mniej więcej działa. I tu jest właśnie ten cały zestaw, który ja dzisiaj będę chciał wam pokazać, jak będę montował samodzielnie. Też to wam podlinkuję do filmiku, także sobie bez problemu będziecie mogli obejrzeć. Ja się teraz przełączę na kamerkę telefonu, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Więc coś takiego, zestawik jest taki. Widzicie, już mam ogarnięte trochę stanowisko, żeby nie było znowu jakiegoś przypału ze spięciem, zwarciem. Oczywiście już sobie to wyciągnąłem z pudełka wszystko. W zestawie jest instrukcja obsługi, którą wam pokażę. Części. To sobie na bok włożymy. Tutaj jest układ. To jest wzmacniacz niskoszumowy, dokładnie NE5532P. Taką ma tutaj na końcu. Sorry za moje paznokcie, ale niestety szczoteczka zwykła nie pomaga, żeby to doczyścić. Płytka cała, do której będę wszystko lutował. Ładnie opisane jest wszystko. Oczywiście wszystkie elementy w woreczku tutaj są. Sobie będziemy je zaraz sprawdzać. Instrukcja. Może ja sobie położę tą stację gdzieś tu z boku, żeby mi nie przeszkadzała. Ok. Coś takiego. Przykład podłączenia. I o tyle jest to fajne, że zasilanie tego. Tutaj wam pokażę jeszcze, co piszę. Możecie sobie zapauzować, przeczytać spokojnie. Druga część. No i tutaj widzicie, że zasilanie jest od 4 do 12 V DC. Czyli bez problemu to mogę zasilić powerbankiem. I to z tego względu jestem happy. Z drugiej strony mamy schemat, wykaz elementów. I płytka. Zdjęcie, jak są rozmieszczone elementy. Co ciekawe, taka mała ciekawostka ode mnie. Ten kondensator C6 100 nanofaradów użyłem do kalibracji miernika. Przydał się ten kondensator. Muszę sobie zresztą zamówić taki kondensator do kalibracji. Już wam pokazuję, jakiego mierniczka, którym będziemy sobie sprawdzać zaraz elementy. Otóż tego miernika. Położymy sobie go tutaj z boku. Ja już go przerobiłem troszeczkę tak, że mogę sobie wkładać tutaj wtyki bananowe z boku. Mega fajna sprawa. Jestem bardzo zadowolony z tego miernika, jest super. Dobra, to mamy. Słuchajcie, ja zrobię na chwileczkę pauzę, muszę jedną rzecz zrobić i już do was wracam. Dobra, ja już jestem. Sobie mikrofon troszeczkę poprawię, żeby było mnie lepiej słychać. Okej.
teraz będzie już w miarę chyba dobrze. Więc tak, tu mamy wykaz wszystkich tych elementów. Ja sobie je wysypię tutaj na stół. Potencjometr. Jak tutaj wiemy, potencjometr jest P1 50K, 50 kilo. Sprawdzimy sobie go. Włączymy sobie ten mierniczek, 50 kilo. Zobaczymy, w jaki teraz on będzie. Damy sobie go na minimum. Ok, tu mi styka i mierzymy. Zobaczymy, jak w ogóle wykryje miernik to. 3,26 ohma. Teraz dam na maksa. kg. Elegancko, idealnie. Mogę wam nawet pokazać. 49,66. Czyli potencjometr jest dokładnie taki, jaki powinien być. Tu nawet mamy gałeczkę, którą możemy sobie potem nałożyć na to. I porozkładam to tak mniej więcej, żeby mi się to potem nie pomyliło, bo trzeba będzie przy lutowaniu odpowiednio te wszystkie elementy włożyć do płytki, przylutować, że nie może być żadnej wtopy. I dlatego tutaj sprawdzi się ten miernik, żebym sobie sprawdzał, jaki element jest do czego. Rezystory sobie tutaj rozłożę na bok. Gniazdo do podłączenia słuchawek jest. Dioda LED. Teraz kondensatory tutaj będą. Kilka sztuk. Kondensatorki. OK. Dioda. Przełącznik. To jest do potencjometru. No i został nam ten kondensator z tą nanofaradu, którym sobie kalibrowałem właśnie ten mierniczek. Aha, jeszcze mikrofon elektrotowy. Tak? Dobrze wymówiłem tą nazwę? Mikrofon, zaraz wam powiem dokładnie. Elektretowy. Dokładnie. Mikrofon elektretowy. W zasadzie zastanawiam się, jak go wykryje ten miernik, jak go podłączę pod tutaj ten sprzęcik. Czy wykryje jakąś rezystancję, czy to pokażę w ogóle. Zobaczmy. Testuję. Kondensator 51,72 mikrofarada, ESR 0,15 kOhma. No dobra, ok. A sprawdźmy sobie diodę, jak ją wykryję. Dioda. Dioda to jest dioda dokładnie 1N4007. Wykrył diodę. 671 mV. Jest ta dioda tutaj. Super. Dobra. To teraz w takim razie tak o. Te elementy tutaj wszystkie mam rozłożone. Przydałoby się to wszystko polutować. I teraz wam coś pokażę. Tu są moje groty do stacji WEPA 937D+. I dzisiaj na niej będę operował, dlatego że kupiłem sobie drugi grot w Gotroniku. Tym razem troszeczkę mniejszy. One są genialne. Uwielbiam je. To jest wersja 900MTRT. Ja mam teraz zamontowaną tutaj wersję o wiele większą trochę. Ale ta będzie idealna do tej płytki. Nie użyję dzisiaj wyjątkowo z lutownicy na groty T12. Tylko jak widzicie, tu jest na T12. Dzisiaj się pobawię tym grotem, który zakupiłem. Właśnie tym. Coś mi wypadło w dół. Będę musiał to znaleźć, bo to mógł być jakiś element. Chwilę sobie na chwilę pauzę i poszukam, co to mi wypadło. Muszę podwinąć rękawy. Dobra, słuchajcie. Wypadł mi bardzo ważny element, mianowicie mikrofon. Bez niego
niestety to urządzenie raczej nie działało. Tu jest kuteczka. Teraz jak ja sobie to zrobię? Mam coś takiego fajnego, tylko kurczę, właśnie myślę ciągle nad jakimś takim urządzonkiem, które by mi pozwoliło montować fajnie płytki, bo powiem wam, że to jest podstawa. Stabilność to jest podstawa. I teraz sobie tak, zrobimy... Będę musiał zamontować sobie te elementy i tutaj w instrukcji piszą, żeby montaż należy rozpocząć od elementów najmniejszych, najniższych, stopniowo przechodzić do najwyższych. Rozmieszczanie elementów przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Czyli ten tutaj. Rozmieszczenie elementów. Spoko, luzik. Tylko to jest widok od góry, czy to jest widok od góry? Czyli tak jakbym trzymał płytkę. W ten sposób, ok. Widzicie? Tak będę musiał rozłożyć elementy. Proste, nie? Bardzo prosta płytka. Problemów raczej nie będzie żadnych. Teraz ja sobie zamontuję tą płytkę tutaj w tym takim fajnym, magicznym chwycie, który kiedyś kupiłem. Ale wiecie, czego mi w tym brakuje? W tym mi brakuje tego, żeby on był przykręcony do czegoś, był bardzo stabilny, żebym nie mógł tego ruszyć. I właśnie czegoś takiego szukam, jakiegoś takiego rozwiązania, gdzie mógłbym mocować sobie płytki. By było super sprawa, bo powiem wam, że to dobre, solidne zamocowanie płytki to jest, no jednak podstawa, powiedzmy tak. Dobra, i czego to sobie zacząć montaż, tak się zastanawiam, od najmniejszych elementów, tak? Czyli co, rezystory najpierw bym chyba polutował, diodę, potem kondensatory te większe, złącza, tu jest też dioda i na końcu potencjometr z tym gniazdem całym słuchawkowym. Aha, tu jest wejście na baterię, że możemy sobie podłączyć 9V baterię, ale my sobie podłączymy powerbanka. Ten filmik trochę będzie trwał jednak, bo to będzie montaż, także będę jeszcze wam starał się pokazać to pod mikroskopem, także jeszcze będzie ciekawiej. Tą płytkę pod mikroskopem. Dobra, ja się zastanawiam, co tu najpierw sobie zamontować. No rezystory będę tutaj najpierw montował. Czy może zacząć od diody 1N4007? Ona ma tutaj paseczek. Zresztą służę się moim nowym nabytkiem, miernikiem. Miernikiem też mogę mierzyć. Dobra, na razie sobie tego połóżmy te cztery na bok. A pobawmy się miernikiem. Chyba będzie lepiej widać, jak ludzie leżą. W trybie diody jest teraz uruchomiony. Przyłóżmy sobie. Nie ma przewodzenia. Ok. Czyli w tą stronę ma iść. Dobrze, 0,588. Pół miliwolta, czy jakoś tak. I to będzie ta dioda. I ta dioda ma iść dokładnie w którym miejscu to jest. 1N4007. Zaraz za zasilaniem, nie? Tutaj, dobra. W tym miejscu nawet mamy oznaczenie. Dobra, ja sobie teraz przenoszę cały widok. Kurczę, fajnie by było, jakbym mógł gdzieś zrobić... Wiecie, co ja w ogóle zrobię? Zrobię coś takiego. Screena tego teraz tutaj. Zrobimy mały patencik, że dołożę pod mikroskopem
małe okienko, gdzie będzie pokazana ta płytka, bo ja muszę sobie zrobić jakąś screena teraz, ale kombinuję teraz, ja pierdzielę, mogłem to wcześniej zrobić. FN, green screen, dobra, coś takiego. Dobra, jest, green screen. Dobra, ja zrobię na chwilę pauzę i sobie to przygotuję. Dobra, słuchajcie, macie już podgląd. Jest okienko, chociaż mógłbym nawet jeszcze schemat gdzieś umieścić, ale... Ale nie, to chyba nie będzie potrzebne, będziemy tak montować. To jest tak, kurczę, poczekajcie, to jest druga strona. Dobra, to jest ta diada. Ja się postaram umieścić to tutaj pod mikroskopem. Chciałbym złapać może większy obszar, podwyższę ten mikroskop. Zrobimy troszeczkę większy obszar. Zobaczymy, czy pozwoli nam na złapanie ostrości z tej wysokości. No, tu już nie łapię, muszę troszeczkę obniżyć. Ok, tu już będzie w miarę dobrze. No dobra. Zaczynamy od diody montażu. Czyli tą diodę muszę zamontować w ten sposób. Tak, o. I z drugiej strony ją przygotować. Czyli zaczynamy zabawę. Dobra, nie, ja sobie w ogóle będę musiał wciągnąć tą płytkę na chwilę. Zaczynamy zabawę. Najpierw wejdzie dioda. Chociaż wiecie co, dodam jeszcze może podgląd z tego, z kamerki głównej gdzieś. Przekupanie wideo. To będzie tutaj chyba wszystko, Irem jest, ok. Gdzie on mi się teraz dał? Nie, chyba coś tutaj pomieszałem. Ja chcę teraz, żebym mi 9 light. Dobra, kumam. Nie, zrobię inaczej. To usunę. Kopiuję Iriuna 9 light. No tu już się coś pokaszaniło. Kopiuj. Ok. Teraz tutaj kopiuj. Kopiuj. HDMI grabber. Play. Dobra, i zmniejszymy sobie to. Ale kombinacje, nie? I to będzie tutaj. No i dobra. Teraz będziecie widzieli mniej więcej, jak to tam robię. Najpierw sobie przylutujemy diodę, czyli ja sobie ją wygnę, włożę. Ok. Dobra, jest. Najpierw może położę sobie płytkę na tym. No, chyba będzie tak wygodniej to zrobić. Dobra, teraz sobie wezmę topnika mojego ulubionego. Położę tutaj na bok. A, muszę włączyć w ogóle stację, bo nawet nie włączyłem jej. I temperaturę na razie niech będzie na 200. Na 200 stopni. O, mam nawet obcinaczkę. Będzie to widać. Także nią sobie będziemy obcinać te nóżki. No, super sprawa. Dobra. Sprawdzimy, jak teraz się sprawdzi ten grocik. Mega, mega, mega zarąbiste. Dobra, aha, ostrość sobie wyregulujemy. Jeszcze nie łapię? Jeszcze muszę niżej obniżyć.
Dobra, tu już powinien mi łapać tą ostrość. Jest, jest. I najpierw to jest góra nóżka. Górna. Najpierw sobie przylutujemy tą tutaj. Ja zresztą mogę nawet zrobić tutaj duma jeszcze z tym aparatem. A, jeszcze będzie lepiej widać. Genialny jest ten aparat, mówię wam. Łączenie z tym obiektywem. Kosmos. Jak dla mnie jest bajka. Dobra, ustawmy sobie 320, 30 stopni na drocie. Troszkę sobie wezmę topnika. Na tą cynę. W ogóle po 10, żeby mi nie przeszkadzało. Myszka na bok. Nie widzicie? Już mam ten grot. Zobaczmy, jak to pójdzie. Pięknie! Ten grot jest genialny! To jest po prostu TP. Teraz drugą nóżkę. I co, już? Już! Redukuję sobie na 200 stopni stację. Niestety, żeby nie katować grota. I powiem wam, że troszeczkę mniejsze powiększenie. Jedna nóżka. Druga nóżka. I no naprawdę spoko to polutowało. Dioda przylutowana. I teraz co? Zostaje mi obciąć te nóżki, żeby one się tutaj... Gdzieś to na bok trzeba odkładać, żeby zwarcia nie zrobiły te końcówki. Dioda przylutowana pierwsza. To będzie widać tutaj myszką. Tą diodę już przygotowałem. Teraz to jakieś rezystory. Wezmę schemat. Dioda przygotowana. R7. R7. R7 to jest 2,2 kg. Pokażę. R7, 2,2 kg. Szukamy 2,2 kilo. Czyli rezystory, nie? Na 6 kilo sobie ustawię. Teraz sobie poszukamy dwa. A tu są nawet dwa takie. Także być może to jest to. 2,1. To jest tam te. Okej, mamy. 2,2, ale sobie jeszcze pomierzę te tutaj, żeby być pewnym na 1000%. Sobie zobaczę tu. 0,3. Ten tutaj. Się nie dotykały, bo potem mi wyjdzie jakaś wartość dziwna. 4,6. 1, dobra. Okej. Okay. To są na pewno 2,2 kg. Jeszcze raz sobie sprawdzę. 2,2. Od razu jest, za jednym razem lutujemy. 2,2 kg. I one mają iść. 2,2. To jest R7 i R5. R7, czyli obok właśnie tej diody. Ładnie obok tej diody. Będziecie widzieli.
Okej. Okay. W zasadzie rezystor nie ma znaczenia, którą stroną się włoży. Także rezystorki sobie. No muszę coś jeszcze zobaczyć z ciekawości. Zrobię na chwilę pauzę. Okej, coś wam pokażę fajnego, jak można się wspomagać też. Według mnie to jest chyba nawet o lepsze, bo jest lepsza jakość dla takich amatorów jak ja. Ja się przyłączę na Firefoxa. Pokażę wam, patrzcie, teraz tutaj mam tego R7 2,2 kg. I jak on ma kody, kodem paskowym, jak jest zrutowany, tak o, w tą stronę. Czyli jest potencjometr, to tym srebrnym paseczkiem idzie do góry. Ale powiedzcie, napiszcie w komentarzu, bo to może się przydać innym też użytkownikom, którzy zaczynają może zabawę z lutowaniem, czy obojętne jest, czy go lutuje srebrnym tutaj na dół, czy do góry rezystor. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma. Ok, teraz się przełączę na Demigrabera. Zrobiłem tak jak... Może tutaj sobie najpierw... Dobra, najpierw go wlutuję, przylutuję. Chociaż lepiej by, wiecie co, byłoby mi to lutować pod mikroskopem. No, szkoda, że nie mam takiego tego, binokulara, że patrzyłbym się i lutował, bo to jest o wiele lepsze. Dobra, wiecie co, ja zrobię w ogóle pauzę, bo ten filmik naprawdę będzie trwał mega długo. Jak już wszystko polutuję, to wam pokażę, jak to jest zrobione. Zobacz, zrobimy sobie małego testa, może wyjdzie. Spróbuję podłączyć to jakoś do OBS-a, żeby ten dźwięk szedł z tego urządzonka. Także ja was nie będę zanudzał samą lutowaniem, bo to jest naprawdę według mnie trochę nudne. Przynajmniej mało wygodne dla mnie. Ja sobie wezmę to pod mikroskop i będę wtedy widział to elegancko. Także zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Zaoszczędziłem wam trochę czasu. Polutowałem sobie wszystkie rezystory. Tak? Wszystkie? Wszystkie. Pod tym tutaj takim mikroskopem mega wygodnie. Dlatego nie chciałem tego robić tak bardziej pod cyfrówką. Tyle części. Na razie płytka jest trochę brudna od topnika, poucinałem już sobie nóżki. Lecimy dalej, ja wam potem pokażę cały finalny efekt. Lecimy dalej i teraz co ja sobie będę tutaj lutował. Chyba teraz diodę sobie wlutuję, bo jest też bardzo mała. Mikrofon to na końcu, kondensatory. Tak, diodę i lecę z kondensatorami tymi tutaj okrągłymi. Potem złącza i na końcu potencjometr z gniazdem słuchawkowym. No i jeszcze mi zostaje oczywiście gniazdo na sam układ. Także ja sobie też jakoś... Albo teraz bym najpierw lutował. No. Chyba będzie mi teraz wygodniej wlutować. W sumie... Tak, teraz sobie wlutuję to gniazdo. Tu i tak nie ma znaczenia za bardzo, w którą stronę je wlutuje. Ma znaczenie tylko... Znaczy nie. Jest. Trzeba odpowiednio w tą stronę. Nawet jest te takie wycięcie malutkie. I sobie przylutujemy teraz te gniazdo. A potem kondensatory. I tak jak mówiłem na końcu już te potencjometry. I tak dalej. Także ja robię pauzę, idę sobie dalej dziubać i potem wam pokażę dalszy etap pracy. Dobra, słuchajcie, a może byście chcieli zobaczyć, jak to gniazdo na ten układ będę wlutowywał. Przy okazji zobaczycie sobie, jak działa ten grot do rezystorów niby.
ale mi się nim świetnie robi, kurczę, takie przewlekane elementy. Także zobaczymy sobie przy okazji, jak to pójdzie, tylko kurczę, jakby to tutaj złapać paluchem. No widzicie, dobra. Nie mam czegoś, co by fajnie trzymało tą płytkę. Widzicie w ogóle to? To nie jest ta strona nawet. Dobra, tutaj. Widzicie, jak ten grot zarąbiście polutuje? Ja się teraz patrzę na monitor centralnie, bo sobie ustawię w ogóle środek. Oczywiście topnik. Topnik jest bardzo ważny. Sobie powinienem na taką nóżkę zawsze troszeczkę topniku nałożyć, żeby potem nie mieć problemów. O! Mniej więcej tak. I patrzcie, jak to wygląda z takim grotem. Widzicie? Super sprawa, naprawdę. Odkryłem to tam przez przypadek, kupując właśnie te groty. Topnika trochę daje. I już jedna strona polutowana tego włącza do tego układu. Za mało chyba. Dobra, poszło. Idziemy dalej. W zasadzie tu mógłbym tego topnika nie żałować tutaj. Drugie. Za mało tyny. Za mało cyny. No i wolę topnika też już tutaj trochę dodać. Dobra. Przylutowane gniazdo na ten cały układzik. Widzieliście tym grotem. Tutaj mamy błąd. Mały w sztuce. Także poprawimy to szybko. Nie będziemy żałować już też topnika. Od razu. No i poprawione. Dobra. Warto zawsze sprawdzić dokładnie. Oczywiście pod cyfrą to będzie trudno tak fajnie zobaczyć. No ale polutowało się w miarę spoko. Nawet równo to wyszło. Nie ma nigdzie zwarć. Także układ będzie można teraz włożyć tutaj. To wygląda od tej strony. I to jest ten układzik i też go trzeba odpowiednio włożyć. Na razie tylko wam tak pokażę. NE55 3-2P. Na razie go nie będę wkładał, tylko sobie praktycznie już przy samym końcu włożę. No i od drugiej strony macie wszystkie rezystory, które lutowałem. Jak na pierwszy raz, myślę, że będzie dobrze. Dioda. Tu jest zasilanie, które przechodzi właśnie przez tą diodę. I potem płytkę sobie wyczyścimy
izopropanolem, będzie elegancko czysta. Także ja robię pauzę, lecę dalej działać. Zobaczyliście sobie chociaż, jak ten układ lutowałem. Może wam więcej pokażę. Dobra, chyba jeden taki z momentów, który może sprawić problem amatorom, nowym użytkownikom elektroniki, lutowanie diody LED. Ona ma dwie nóżki, katoda i anoda. I teraz pytanie, jak tu ją wlutować, gdzie na płytce? Nie mamy dokładnie opisane, gdzie jest plus, a gdzie minus. On to pokaże. Widzicie, tylko jest LED i znaczek. Trzeba się posiłkować schematem, na którym mamy tą diodę LED. Jak widzicie, minus idzie do masy, a plus idzie do rezystora nóżki R5. Czyli mamy tą diodę. Katoda i anoda. I krótsza nóżka. Zobaczmy sobie w ogóle w internecie, jakie są opisy diod LED, żeby to zrozumieć. Ja zrobię na chwilę pauzę. No i okej. Zobaczcie, tutaj mamy opisane. Katoda to jest minus i anoda to jest plus. Jeżeli chodzi o diodę, gdzie ja ją położyłem, cholera, dobra. Katoda to jest minus, zapamiętajmy sobie. I anoda to jest plus. I tutaj mamy zdjęcie jeszcze, gdzie jest minus. Który to jest minus? Minus to jest krótszy. Czyli tutaj katoda. Minus to jest krótszy, anoda plus. Czyli anoda cisza. Czyli plus mi idzie do rezystora. Ta dłuższa nóżka. Ta dłuższa nóżka mi idzie do rezystora. Tak sobie zapamiętajmy. Dłuższa nóżka do rezystora. Tutaj ta dłuższa do rezystora. Czyli jak powinienem to tutaj zamontować? Już wam pokazuję. Obrócę sobie płytkę. I dioda dłuższa jest po prawej stronie. Po prawej stronie idzie mi dłuższa. Czy on teraz pokaże, jakby ktoś budował taki sam, bo żeby już nie miał problemu. Po prawej stronie jest dłuższa, po lewej jest krótsza. I po prawej stronie, jak zobaczycie, będzie mi szło ścieżką do rezystora R5. Tak ta dioda powinna zostać tutaj zamontowana. To jeżeli chodzi o tą diodę. Tak jak mamy na schemacie. Minus idzie do masy, plus idzie do rezystora. Ok, teraz fajna ciekawa kwestia, jak podłączyć ten przełącznik podłączania, włączania zasilania. Ja sobie go tak podłączyłem, że teraz w prawą stronę, w kierunku diody. Pokażę wam, o co chodzi. Wam tym pokażę. Te dwie ścieżki, czyli tutaj od zasilania plus 5 V, czy tam więcej, będzie przekazywała na tą nóżkę zasilanie dalej. Idzie dalej. Jeżeli przełączę przełącznik w przeciwnym kierunku diody, te dwie ścieżki się rozłączają. Tak powinien być ten przełącznik podłączony, żeby tak działał. To wszystko. Lecimy dalej. Coraz więcej elementów lutowanych. Teraz lutuję kondensatory elektrolityczne. Słuchajcie, wszystkie kondensatory wlutowane. Zaczyna to mieć już powoli ręce i nogi. Oczywiście płytka jest jeszcze brudna od topnika, potem ją się wyczyści.
Co mi jeszcze zostało? Zostało mi do wlotowania potencjometr, gniazdo słuchawkowe, dwa te gniazda, do których się będzie można przykręcić jakimiś kabelkami od zasilania. No i włożenie tego układu na sam koniec. To teraz lecę z wlutowaniem tych dwóch gniazd. Dobra, słuchajcie, ja już mam wszystko polutowane. Muszę sobie troszeczkę zmniejszyć czułość mikrofonu, albo go odegnę. Dobra, ok. Wszystko polutowane. Teraz tylko zostało wyczyszczenie płytki. Lewo, prawo. No, jeszcze mam źle kamerę ustawioną. Muszę jakieś zaustawienie obrazu. Poziomie. Prawo, lewo, ok. Góra, dół. Dobra, teraz jest ok. Jak widzicie, wszystko jest polutowane. Zostało mi przeczyszczenie tej płytki. Została umorfana od tego topnika. I zaraz sprawdzimy, czy to działa. Jeszcze nawet mikrofonu nie podpinałem, bo nie chcę go zalać izopropanolem, bo wiem, że mikrofony nie lubią takich rzeczy. Wrzucimy sobie najpierw z tej góry gniazdo mikrofonowe, bo też się urąbało. W ogóle sobie palce muszę wyczyścić. Się kleją. Dobra. Ok. Biorę szczoteczkę. Standardowa procedura czyszczenia topnika. Trochę tego topnika będzie, także trzeba będzie troszeczkę, no, zeszło sporo. Cały topnik spływa teraz na dół, tutaj mi na tą teczkę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze podłączyłem, nie zrobiłem żadnego błędu. To się okaże, bo będziemy to podłączać centralnie na live'ie. W tak zwanym live'ie, więc to nagrywam. Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. I odkryłem też bardzo taki fajny patent ostatnio, że jak czyszczę na przykład palce, jeszcze czyszczę, bo kurczę, szczoteczką, widzieliście coś takiego? I zaproponowałem. Dobra, już się tak nie kleją. Jeszcze raz. Teraz wam powiem, zdradzę taki fajny patencik. Jak czyszczę teraz tą szczoteczką tą płytę, to ona jest na początku bardzo mokra, ale jak będziecie długo tą szczoteczką machać, tak aż ten izopropanol odparuje, nie? Wiecie, o co chodzi? To wtedy zobaczycie, jaka będzie piękna, wyczyszczona płytka. No już czuję, że jest włosie suche, ale jeszcze tak jakby poleruje tą płytkę. Dobra. Płytka wyczyszczona. To jest mój efekt gotowania, tylko nie wiem, czy to wam tak super jakoś pokażę. Nie no, myślę jak na... Pięknie się błyszczy. Żadnego śladu potopniku. Druga strona. Obrócę wam to tak, jak jest zdjęcie na głównej stronie tego przedmiotu. Zresztą jest coś mi teraz... Im nowsza wersja tego Ryuna, tym gorzej działa. Ta kamerka. Czy ja w ogóle dobrze włożyłem? Chyba źle włożyłem układ. Kropka jest po prawej stronie na górze. Zobaczmy sobie na Firefoxie, jak jest z
dolny potencjometr. Tak, już widzę, że się włożyłem na kłopot. Kurczę. Przeglądałem to. Firefox. No, będzie widać. Będzie widać. Widzicie, kropka jest od dołu, czyli R171. Tu ma być kropka. Ale ząk. Jak ja to wkładałem? Zawsze musi być jakiś, kurde, cyrk. Przykładanie, widzicie? Muszę tą kropkę... Muszę w ogóle układ wyciągnąć. No teraz weź go wyciągnij. Tego. Ja. Ja tą kropkę wyciągnąć. Dobra. Układ wyciągnięty. Kropka ma iść w dół. To będzie widać w ten sposób. O, dokładnie. I teraz muszę go włożyć z powrotem. Dobra, włożony. Kładzik. Tym razem dobrze. Czas chyba na testy. Powiem, boże, to zasilanie. Zasilanie skombinuję sobie z... Na razie to na bok gdzieś podkładam, to sobie już podłożę na bok, bo to mi nie będzie potrzebne. Już wszystko polutowane, tak? Wszystko. Nie. Aha, dobra, bo mikrofon jest i tak będzie przykręcany. Także to mamy, to mamy. Generalnie sobie jeszcze przeczyszczę tą płytkę od góry też, bo widzę, że przeciekało. Także lecimy jeszcze. Czyszczeniem jej od góry, potem jeszcze raz tu zrobię i mam nadzieję, że to już będzie koniec. I tu by się przydała myjka ultradźwiękowa, do której bym włożył taką płytkę, nie bym nie musiał się pałować z tą szczoteczką. Dobra. Obecnie jeszcze to wszystko. Sobie położymy na bok. Płytkę damy tutaj. To jest szczoteczka. Tu trzeba będzie wyczyścić ten stół trochę później, jak to zakończę. Stację już mogę sobie wyłączyć, żeby się nie grzał krot bez sensu. Teraz będzie koniec, moi drodzy. Najlepsze jest to, że spróbuję podłączyć to do OBS-a. Wejście. Czyli to już mamy porobione. Jeszcze raz schemacik. Schemacik ideowy. I teraz tak. Gdzie tu miałem takie fajne kabelki na USB? Kabel USB. Czarny. No nie, no pięknie. Kurde, ale... Ale mi się to zgrało. Skądś wyciągałem ten kabel, bo miałem sobie utknę to, żeby mi to nie przeszkadzało. Dobra. Podłączę sobie teraz go pod USB-ka, żeby sprawdzić, jakie są tutaj naprawdę napięcia. Dobra. Biorę miernik. Miernik ustawię sobie na 60 V. 60 V. Będzie to widać? Jak on pokazać? Może jakoś tak. Ok. Czarny kabelek do czarnej końcówki i czerwony do czerwonej. Zobaczmy, jak mamy. Minus 5, czyli jest na odwrót. Czerwony to jest... Teraz jest dobrze. Czyli czarny to jest plus. Dziwne. Ale wiecie co, już kumam. Różni producenci kabli USB mogą kuźdę na odwrót dawać. No serialnie. Czerwony idzie do czarnego. I mam normalnie 5 V. Jak dam na
tak jak powinno być, że czarny czarnego, a czerwony do czerwonego, ma minus, czyli są bieguny odwrócone. I to jest kabel podłączony do huba USB, który idzie do laptopa. Ja sobie odłączę. Coś takiego. Skąd ja ten kabel miałem, nie pamiętam. Być może dlatego on mi nie działał i ja go rozwaliłem. Dobra, mniejsza z tym. Teraz należy to podłączyć. Zasilanie. Czyli plus. To będzie czarny. W tym wypadku. To będzie rozłączone. Jeszcze sobie będę musiał to ładnie jeszcze wyczyścić później, już tak po filmiku, tak bardzo, bardzo dokładnie. Tą całą płytkę. Dobra, spróbujmy to teraz zmontować. Plus to będzie czarny, bo tu jak widzieliście jest na odwrót. Przekręcimy sobie. Kręci się to, nie kręci? No nie mówcie mi, że jeszcze mi lata lód. Nie. Ten plastikowa obudowa tak świeje. Dobra, teraz plusa. No nie, no nie, no błagam. Będę musiał obciąć. To jest taki spory lód był na końcu. Dobra, przykręcone. Teraz tak, mikrofon podłączam. Mikrofon, żeby. Plus, minus to jest to. Czyli minus pójdzie tu, a plus tu. Dobra. Teraz mikrofon podłączyłem. Mikrofon teraz przykręcę. Teraz sprawdzimy to. Jak to w ogóle działa? Ja sobie najpierw sprawdzę na słuchawkach. Muszę ten mikrofon tutaj dobrze podłączyć. Dobra, jest złożony tak. Trzeba kręcić do oporu. Nie zrobione. Jeszcze raz to wykręcę mocniej. Włożę tam ten mikrofon maksymalnie do końca. Ile będę mógł włożyć go. Chwila, zobaczę. No dobra, więcej nie włożę. Jeszcze raz go spróbujemy przykręcić. Trochę ten śrubokręt mi nie pasuje do tych tutaj tych. Tego sobie wyciągnę, jeżeli będę miał gdzieś pod ręką. Coś troszeczkę to będzie pasowało lepszego. Dalej coś mi tutaj nie pasuje w tym. Jaki tu jest skrzyżak? Taki. Ten chyba za duży. Ten. No okej. Dobra. Teraz zapało czuję. Dobra, mikrofon złapany na 100%.
Pozostaje mi nawet tutaj jest nakrętka na potencjometr, tam sobie na minimum. Ustawię to mniej więcej w takiej pozycji. Zasilanie podłączone. Teraz niby mam wyłączone. Prawo będzie włączenie. Dobra, robimy testa. Ja sobie to podłączę do zasilania, do laptopa. Uwaga. 5 V. Podłączone do zasilania. Sprawdzę jeszcze miernikiem, czy jest na pewno tutaj 5 V na wejściu. I plus powinien być po prawej stronie, czyli czerwony. Tu, żeby to było widać. Tu się wy widzieli. 5 V, zasilanie jest. Widać 5 V, ok. Wszystko jest ok, podłączone. Także załączę teraz zasilanie. Powinna się dioda zaświecić. Dziwne. Dioda się nie zaświeciła. Patrzcie. 5 V podłączone. Dobra, zrobimy inaczej. Ja podłączę baterię 9 V. Zobaczymy, co będzie z baterią. A bo ten kabel jest zrąbany. Do dupy, ale nie sądzę. No to zobaczymy na tym plus, to będzie czerwony. No nie wierzę, żeby mnie to nie działało. Wszystko jest tutaj podłączone. Stop. Plus. Minus. Plus i minus podłączony. Teraz bateria 9 V. Użymy się taką baterią, którą tu ma w mierniku. Sobie odłączę. Mierzymy nawet samą baterię. Ile ma bateria? 60 V. Uwaga. Sprawdzamy baterijkę. Bateria ma 8,87. Czyli powinno bez problemu to zasilić. No i teraz sprawdzimy, czy to będzie działało. Czy bym źle włącznik podpiął? Nie. Jest. Świeci się dioda. Na niebiesko, czyli tamte zasilanie jest coś do dupy. Patrzcie teraz. W lewo wyłączenie. Prawo załączenie. Ok. Dobra. Ja robię na chwilę pauzę, bo sobie podłączę tutaj słuchawki mikrofonowe. Znaczy słuchawki na jacka 3,5 mm. I sprawdzę, czy to w ogóle jakoś działa. Że zaraz wracam i potem będziemy próbowali podłączyć to pod OBS-a tutaj wyjściem. Dobra, słuchajcie, jest teraz taki test będzie. W OBS-ie spróbuję wam to pokazać. Ja to podłączyłem do laptopa, wyjście ze słuchawek do wejścia mikrofonowego. Zaznaczam mikrofonowego w laptopie i to będzie obsługiwała karta Realteka, te wyjście. Tu mam na minimum. Mikrofon jest zamontowany, ten oryginalny, co jest. Zasilanie baterią 8,8 V idzie. To
to jest 9-woltowa bateria. I postaram się Wam pokazać, jaką to ma czułość. Ja sobie przed chwilą to przetestowałem na słuchawkach, poszedłem do pokoju. Powiem Wam, no rozczarowało mnie to. Moc wyjścia tutaj, jaka jest na słuchawkach, jest słaba według mnie. Zobaczymy, jak zarejestruję teraz po podłączeniu do laptopa ten modulik. Być może będzie lepsza jakaś jakość. Postaram się coś szeptać, wyjdę z pokoju, pójdę do drugiego pokoju, będę coś mówił. Postaram się też papugi zmusić, żeby coś tam zasyczały albo zagwizdały. A jak zagwizdają, to wiadomo, że wykryję, bo to głośno będzie bardzo. Ale taki test będzie, że ja wyjdę do pokoju drugiego, będę coś mówił, normalnie jakbym z kimś rozmawiał i zobaczymy, czy to da rady, jakby to powiedzieć, wyłapie moją rozmowę. Dobra, teraz ja takie coś. Tutaj mam we właściwościach nagrywania mikrofon Realtek. Ustawiłem najpierw na 0 dB poziom. I sobie wejdę poziomy. Mikrofon mam na 100%. Zwiększenie wydajności mikrofonu mam 0 dB. Mogę ustawić na chyba plus 30. To będzie bardzo mocne zwiększenie. I teraz jak to zrobimy? Ja się wyciszam. Znaczy ja w ogóle mikrofon teraz, ten co mówię do Was, zrobię tak, że przełączę się na mikrofon Realteka. Zobaczymy, jak to będzie działało. W razie nie będziecie słyszeli, bo zmiana na mikrofon, ten który zbudowałem. Właściwości. Realtek High Definition Audio, tak? To będzie? Chyba to. Ok. Plus 10 decybeli. Teraz jest plus 10 decybeli, będzie. Plus 20 decybeli. A mogę dać na maksa plus 30. To jest teraz, dopiero teraz, tak o, tu jest na maksa odkręcone. I powiem Wam, że teraz mam plus 20 decybeli. Już nie widzę, że przesterowało ostro. Dobra, ja teraz dam na plus 30 i będę regulował już tą gałką tutaj, żeby zmniejszył, bo już widzę, że są przestery wchodzą. Także ja najpierw dam mniej trochę. Teraz daję plus 30 w laptopie. Oj, to będą szumy, widzę. Dobra. Okej. Co tu już mam? Dobra, dam jeszcze niżej. Okej. To jest na minimum. Także. Okej, nie, ja dam na plus 20, bo to będą duże przestery, widzę. I na połowę gdzieś przełożę tego mikrofonu. Idę do. Znaczy, słuchawki mogę ściągnąć. Dobra, słuchajcie, ja idę do drugiego pokoju, będę coś mówił. Zobaczymy, czy ten mikrofon. Zresztą ja go nawet kieruję w kierunku drzwi. Okej. Mikrofon jest w kierunku drzwi, tam gdzie wyjdę do pokoju. Drzwi są otwarte na rozcież. Zobaczymy, czy on wyłapie, co ja gadam. Dobra, jestem cicha. Widzę, że się radzę. Dobra, idę do pokoju drugiego. Zobaczymy się, co jest na kryzę. Dobra,
Zobaczymy przy nagraniu, ja sobie sprawdzę, dobra. To teraz daję pokrętło na maksa i wychodzę znowu do pokoju. Zgadzam się z tego, że on na wstąpi 4 metry i będę do jednego pokoju. Dobra, słuchajcie, teraz będzie czas hardcore'owy. A wszystko po bezpieczeństwie, jak jest chyba prawda, także coś tam wykrywa. Idę bardzo się w łazience. Wysuwam ten i będę gadał drugiego ustawicznego. Zobaczymy sobie, to jest szczyt. Coś on wyłapie, puknie ścianę. Będzie 5 puknięć ścianę. Zobaczymy, czy to dwa. Idę do łazienki, tam będzie. Słuchajcie, dobra, to jest teraz ja w pokoju. Pukałem 5 razy ścianę, słyszałem, że papugi zareagował, także będzie to na pewno głośno nagrane. I wracam. Wracę i teraz zrobimy taki test. Mikrofon sobie tutaj leży. Ja biorę taki śmokańczyk i będę pukał biurko. Próbuję, pukam sobie biurko. A słuchać mojej papugi. Dobra, robimy ekstremalny test. Ja daję pokrętło na maksa i idę, zamknę się. Nie, pójdę do pokoju. Teraz, czy to jest na maksa już? Nie, to jest na maksa. Dobra, pokrętło jest na maksa, to było już pokrętło na maksa, tylko że mikrofon jest na plus 20 dB. A teraz zrobimy hardcore'owy test taki, że będzie bardzo zatrzymany, także wybaczcie, ściście sobie troszeczkę. Daję na plus 30 dB w laptopie. Idę do pokoju. I na sam koniec idę do łazienki się zamknąć. I znowu sobie 5. Jest 30 decybeli w laptopie. Będzie ciekawe, jak to będzie w połączeniu z laptopem, takie coś się sprawowało. Generalnie będzie można, można jest mniejsze, plus 20, wiecie co wam powiem? To musimy podłączyć jeszcze do tego, do telefonu. W telefonie może są jakieś ciekawe aplikacje, które by pozwalały na zwiększenie gainu głosu, przynajmniej przy zdrotowanym telefonie. Dobra, słuchajcie, ja teraz mam słuchawki podłączone. Muszę nagrywać dźwięk z tego mikrofonu. Także ja na tym zakończę test.
I idę sobie odsłuchać te nagrania, jak to wyszło. Także chyba naprawdę fajny test, jak działa to urządzenie. Wy będziecie mogli sobie zobaczyć to wszystko. Ja jestem troszeczkę zawiedziony głośnością, w szczególności na wyjściu z tego tutaj modułu, bo powiem wam, że no, było słychać tykanie tam zegarka, jak on sobie chodzi, ale to nie jest to, czego się spodziewałem. Myślę, że o wiele lepiej się to chyba nagra po odłączeniu pod laptopa, jeżeli chodzi o tą czułość, bo już widzę, jak na słuchach mi po się chodzi. Także jak coś, to piszcie w komentarzach, jak wam się to podobało. O, tu już widzę przesterowanie. Także wybaczcie, ale to są właśnie plusy i minusy takiego testu. Także pozdrawiam, trzymajcie się, widzieliście test takiego słuchu, bo to można nazwać wzmocnieniem dźwięku. Na razie.